dla każdego sportu. Justyna Wojciechowska, TV Reklama, obok mnie Marek Jówko, witam serdecznie. Witam, strasznie mnie ta lampa razi, a ciebie nie? Odnosisz wrażenie, że świeci strasznie w oczy? Ładnie cera wygląda. Wydobywa piękność czy brzydotę? Nie, piękność. Tak? A czujesz się piękna? Teraz tak, jak jest... Jak... Zaczepiają ciebie. Nie, no jak robimy wywiad, to będę patrzył ci głęboko w oczy i będę mówił całą prawdę, pytaj. Ale widzę, że coś tutaj mają. Ale ja i tak się nie będę patrzył. Jaką walkę? Na razie robię wywiad, jak skończę, to będzie walka. Także poczekaj na kolejność i nie przeszkadzaj. Ktoś krzyczy, wal go na ryj. Ale kogo? Odejdź, poczekaj, przyjdzie kolej dopiero. O co chodzi? O co Dobra, chodzi? Będę skończony. O co chodzi? O walkę. Marek nie wie. Chłopaki robią IRL, czyli sobie robią jaja, a sami jaj nie mają. To nie ma jaj, to nie ma jaj. Mocno. Nie, no to zdejmiemy portki i sprawdzimy. Ty będziesz macać. Nie, nie będę. Dobra, to Sorry, robimy na razie to. Skończymy, a później do... Dobra. Marek, jesteśmy na konferencji Prime MMA 9. Ty będziesz walczył. Skąd pomysł na walkę? I ja bym chciał powiedzieć, że ja nie wiem, z kim ja będę walczył. To, jak że ja to? Na panelu byłem z Robalinim, tu się wypikałem. To tak naprawdę, czy ja jestem ogłoszony z nim, nie wiem. A w ogóle Kasio dzisiaj jakiś wczorajszy był. Jego można było nic zrobić. Po weselu są. Kasio nie pije, nie wiem jak prezes, ale dajcie chociaż tych dymów. Wyszłem z typa, także nie. Co ci się tutaj nie podoba? Wszystko mi się nie podoba. Żeby nie wygrać, to... No co po kolei? No, naprawdę, to najgorszy panel jaki był. Ten z laptopem to przynajmniej bo siedziałem w laptopie. To równie dobrze jakbym gołe t***ki oglądał, to byłoby ciekawsze jak siedzenie na tym panelu. No lipa. Z tego co pamiętam, to ty zawsze narzekasz tutaj na ten Prime. A mimo wszystko walczysz. No to już ostatnia walka jest. Ostatnio też tak mówiłeś. Dobra. To ile razy, zobacz, prezes już jak się będzie bił z Muranem? Już ostatnia... Do trzech razy sztuka. Dobrze, to zawsze wszystko. A powiedz, kiedy ty byś się chciałabyś? No, że... jak będzie propozycja, będzie skończmy reakcja. Skończmy te wywiady, przyjdzie kolejna prowadząca. Tak. A ja wejdziesz do oktagonu. A jakbyś oberwała, to nie bałabyś się? Nie. A trenujesz coś? Nie, ale zacznę. Czekam na propozycję, więc jak najbardziej. Dobra, nie, skupię się teraz na tobie. Popiję sobie herbatkę. W takim razie, dobra, twój przeciwnik. Czy masz jakieś negatywne emocje do niego? Tu nawet nie można było dzisiaj, bo tak naprawdę miałem ten failur prokuratorski. Kwit wyprodukowany przez pana Pypcia. Chłopak wyprodukował kwit fejkowy, który wysłał do Robala i Robal się totalnie obsrał. 14-latkowie cisnęli chłopa, a on płakał. Wiesz, myślą, że rzeczywiście podali go do prokuratury, bo gdzieś dzwonił, nawet nie wiedział, do kogo dzwoni. Ja go tam nie śledzę, na każdym live, kiedy byłem u Robala, to mnie banował. Także generalnie chciałem nawet dzisiaj mu zajebać. Wszystkim pewnie mówiłem i dlatego federacja powiedziała, nie, tylko nie będziesz go lał. Chciałem mu zajebać taki hej i tyle. Także ogólnie to jest dzisiaj. Jeszcze myślę, że będzie okazja, więc... To jest tak, no dobra, to... No, dobra. To mogę być trochę inny, albo nazwijmy to, Jówko się skończy. I tak będzie. Jak według ciebie duet Don Casio i Rogoziński Michał? Jak sobie radzą? Casio wczorajszy, hamulcowy, a Rogozińskiego by wybał, on wie dobrze za co. Kto kogo by... Ja bym wybał, albo inaczej, a jeśli byłaby możliwość, to bym mu zabał. On Ale dobrze za wie. Co? On dobrze wie. Ale my nie wiemy. Nie zachował się w stosunku dobrze do pewnej kobiety, która jest w federacji. I za to tu kurwa należałoby lać. A przynajmniej... troszkę hipokrytą. Ostatnio też coś dobra, tam niefajnego nie powiedziałeś o koleżance. Może inaczej. Niektóre kobiety się denerwują, albo inaczej słowo, że... Dobra, zacytuję. Kurwa dziennikarskie. To nie chodziło o to, tylko kiedy czasem jest walka, tak wtedy chodzę, ja się nie muszę skupiać, to jak z tymi IRL-ami chodzę, wiesz, dzisiaj mogą chodzić. Ale tam chciałbym ciszy, wiesz. Ciężko się przestawić z wypowiadania na zadawanie pytań, więc ja bym chciał ciszy. Ja nie muszę się skupiać, ale niech nie latają. Panie Marku, wiesz, zrób te zdjęcie. Trzeba te zęby szczerzyć. A jak ja chcę, spokoju, wiesz, nie, sorry. Także Rogoziński, on dobrze wie za co i powinien dostać lepca przynajmniej. Tak po prostu. Ale czy według ciebie dobrze sobie radzi jako prowadzący? On się nie nadaje. Czy lepiej sobie radzi jako dziennikarz mimo wszystko? Jako dziennikarz się nie nadaje, nie wiem, cichego powinni dać. Tak po prostu. A ty kiedy wracasz? Na prowadzącego, nie wiem, federacja, był temat klatki na wykopie, ale jakoś tak, wiesz, powiem szczerze, mi to wisi. Znaczy,
Ja, ktoś napisał na wykopie, nie mam autorytetu wśród zawodników, dlatego jest dym, znaczy syf na panelu. Bo tak należałoby sprzedać, ty jesteś i użyć C-word, tu kurwa. I każdemu napiew, tak jak mówiłem, koleżę, sieć kurwa, odpowiadaj, te. Żadna ochrona, wiesz, no to jestem mały, wiesz, każda oczy do mnie, nie. Czy chcieć prawdziwych dymów, to trzeba by każdego zwyzywać, obrazić jego matkę, córkę, wszystkich, usadzić, obrazić, wrogów sobie narobić, a później dopiero, no dobra, a teraz zrobiliśmy wstęp, a teraz pytanie, a każdy jest zagotowany, czaisz? Idealny temat. Wejść na rodzinę, powyciągać wszystkie kwity, jak ja dzisiaj na Morańskiego, ten kwit, który lata. A tak naprawdę to, a po co to robić? A co myślisz właśnie o panu Jacku Murańskim i o tym, co się dzieje wokół niego, wokół jego syna świętej pamięci? No mam ten dokument 4 dni po śmierci Mateusza, w którym podpisany jest niby Mateusz, znasz go, lata w internecie. Ale nie będę nic publikował. Wszystkie akcje, kiedy ja coś zaczynam, to federacja nie lubi, albo nie puszczę, albo nie, to już było. Myślę wam, albo nie wiem, nie będę wrzucał nawet do swojego. Nie jest dokument potwierdzony przez kancelarię notarialną z podpisem Mateusza 4 dni po jego śmierci. Nawet nie wiedziałem, czy to sens wyciągać, nawet nie można było Jacka zaczepić. Jedynie co, to liczyłbym na pojedynek z Zadorą. A będę miał dobry kontakt z Dominikiem, na razie nie mogę powiedzieć dlaczego, ale liczyłbym, chciałbym tej walki. Zadora, Muran, jakiejś takiej kopanej... A myślałam, że ty. Ja, Muran, powiem nie, tak. Nie, ty i Zadora, myślałam. Nie. Zadora na Murana, ale chciałbym, żeby Zadora mu nakopał. Nie wiem, czemu nie chciał wziąć tej walki, ale pogada z pewną osobą i przekonamy i myślę, że może nawet jeszcze na tym prime. O sytuacji, kiedy właśnie Karla Wolska chciała wspólnego rodzicielstwa z panem Jackiem Murańskim i czy myślisz, że to naprawdę miało miejsce? Moi drodzy, wiecie, że zadałaś to, nie wiem, przeszło ci to przez usta? A myślowo przetrawiłaś? To się nawet, to jest myślozbrodnia, wiesz? Znaczy samo pomyślenie o tak sytuacji powoduje u mnie odruch wymiotny. To się... Naprawdę, to się... No nie tak, ale czy myślisz, że to jest prawda? Cokolwiek to jest, ktokolwiek wyprodukował coś takiego, to się nie mieści w żadnych kategoriach czegokolwiek. Nie, ja tego nie ogarniam. Nie ma tego... Pan Jacek Murański jest w posiadaniu listu, który jednak jest dowodem na to. Co prawda ten list nie wyszedł na światło dzienne i ludzie zastanawiają się, czy to jest prawda, dlatego... No. Ja nie wyciągnąłem tego dokumentu, on jest potwierdzony przez kancelarię. Nie wiem, czy to jest fake, czy nie fake, ale sytuacja, w której pan Jacek da nasienie i zrobił to in vitro z tą dziewczyną Mateusza i będzie to dziecko jako część nieżyjącego już w imię... Pytam czego. Ja nie rozumiem. Możemy o czym innym. O magikalu na przykład. Nie, to jest po prostu obrzydliwe. Obrzydliwe. Mama Mopsu teraz będzie walczyła z panią Gochą Magikal. Jak już tak zacząłeś temat, co myślisz o tej walce? Powiem tak. Z panią Gosią dzisiaj żeśmy w pewnych intymnych relacjach porozmawiali. Lubię powiedzieć. Jak tak, to o intymnych? W intymnych sytuacjach. A byliśmy, w intymnych. Ale zostawię to. Lubię panią Gochę, ale z panią od Mopsa, mamą mopsową, ona tak pierwszy raz, ja mówię, to tak niech pani zacznie tak spokojnie, bo niech się pani rozkręci i sprzeda protokół bidul. No ale to mówię, kobieta po raz pierwszy, myślę, że jak dostanie ostro, to powie, pieprze to. Wiesz, bo to każdy się pcha do tych frików, a dostaniesz... No to nie jest łatwy kawałek chleba, prawda? To jest po pierwsze, wiesz, robisz wywiady, fajnie. Ale będziesz po tej drugiej stronie, wyciągniesz jakieś takie chore tematy w rodzaju syna nie ma, ale tato da nasienie z dziewczyną, wiesz, to jest. I mama Mopsu chyba nie wiedziała, na co się pisze, to jest tylko początek, teraz jeszcze dostanie łomot i zapytasz ją po przegranej walce, życzę jej wygranej, jak się pani czuje, czy pani będzie kontynuowała, najlepiej żeby ostro dostała łomot, pani szybko zmieni zdanie, więc już nie zawalczy. Nie wydaje mi się jakoś tak. Gocha to jest jednak, nazwijmy ta pozytywna patologia. Gocha sobie poradzi. Wygra, przegra, obetrze się i pójdzie dalej. Mama Mopsowa, jeśli wygra, dał Bóg, fajnie, ale przegra, to zawinie ogon, więcej jej tu nie zobaczysz. Tak mi się wydaje.
Jeszcze zapytam o sutenerstwo, które również tutaj no jest... Wytłumacz dokładnie, kto tym sutenerem. Znaczy, sutener to jest taki pan, który ma takie panie, które wykonuje usługi... Jacek Molański zarzucił sutenerstwo Wielkiemu Bu no. I również Karli. I co ty właśnie o tym myślisz? To jest tak, mieliśmy sprzeczkę z Natalii Wayne, ona tam sobie siedzi. Ja bym chciał, to jest taki przekaz do kobiet, które dupą zarabiają. I do panów, które zapewniają bezpieczeństwo. Jak się dogadują, czyli jak sobie jest pani, gdziekolwiek pracuje, czy na ulicy, czy na parkingu. Wiesz, jest niebezpiecznie, kierowcy na aplikacje atakują pasażerki, wypite. W Lublinie był taki przypadek, akurat się nawinął. Więc ja bym chciał, żeby jak taka pani chce zarabiać dupą i znajduje pana, który zapewni ochronę, dogadują się na jakiś procent, więc jest okej, okay, tak? Gorzej, jak mamy tutaj gwiazdę TVN-owską, wiemy, królową życia, która stosuje przemoc, która zabiera dokumenty, która przymusza do robienia tych rzeczy. Więc jeżeli kobiety się zgadzają, nazwijmy ten procent za opiekę, nie wiem, klientów, za dowożenie, jest okej, okay, to jest super. Natomiast kiedy mamy Wielkiego Bu i te podejrzenia, o właśnie, te metody siłowe, o wiercenie kola, no przymuszanie, no to nie, ale to są freak fighty. Kto tam prawdy dojdzie? To ja mam powiedzieć, że on to robi, to pokaż dowód. Wiesz. No tak, właśnie, najlepiej rzucić hasłem, no ale wiesz, to później obrażać można to jest... Obrażać każdego można, jeszcze raz. Jeżeli Wielki Bu był tylko ochroną i dziewczyny się na to godziły, to jaki w tym jest problem? Wręcz powinniśmy zalegalizować podatek, dziewczyny odprowadzają. Kończymy ten temat. Widzisz, dobra, dziękuję ci bardzo za wywiad. Dzięki.